Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w Jamestown Legends i nowych bohaterach. Jeśli jeszcze z jakiegoś powodu nie masz zainstalowanej gry lub chcesz ją polecić jakiemuś swojemu znajomemu, zainstaluj ją z linka, który jest pod każdym moim filmem na YouTubie. Po zainstalowaniu gry z tego linka macie 3 godziny na to, żeby wejść na czat w grze, wpisać Płotek Dragon 2020 Płotek i po wciśnięciu Enter dostajecie te nagrody. 2 miliony monet, 20 złotych zwojów, 30 srebrnych zwojów i 500 diaksów. Powodzenia. Otóż zauważycie pewne zmiany. Kosmiczny level mojej postaci. Już spieszę z wyjaśnieniem, co tu się zadziało. Otóż dzięki uprzejmości deweloperów Jamestown Legends zostało stworzone dla mnie konto, które służy do omawiania nowych postaci w grze. Dlaczego tak zrobiliśmy? Ano dlatego, żebyście mogli poznać postacie na samym początku, kiedy one wychodzą, bo ja je może dostanę, a może nie dostanę nigdy niektórych z tych postaci, zwłaszcza jeżeli to są legendy, bo na czwórki jest jeszcze jakaś szansa, ale zanim na przykład uzbierałbym te, które tutaj widzicie, panie w pierwszym rzędzie, to pewnie minęłyby tygodnie, a może i miesiące, w zależności od farta. Nie byłoby tak szybko, a tak dzięki temu, jak już będą wprowadzane nowe postacie, to my od razu będziemy mogli je sobie przetestować i omówić. Co więcej, ja na tym koncie oczywiście grać nie będę, bo taka jest umowa, że to nie jest konto do grania, jest to konto tylko i wyłącznie do tego, aby tworzyć materiały na YouTube i dla was filmy instruktażowe czasami, głównie z postaciami. Jeśli chodzi o PvP, też nie będę grał, a moja ofensywa wygląda w taki sposób, więc jeżeli mnie spotkacie, mówię tutaj do graczy z niższym levelem, możecie mnie bić srogo, a odpowiedzi z mojej strony na pewno żadnej nie będzie, więc będę takim trochę dla was workiem treningowym i dawcą punktów. Jak tu wejdą jeszcze dwie jedyneczki, to żeby było trudniej, to jeszcze postawię może z dwie postacie, jedno albo dwugwiazdkowe, niezrobione oczywiście. Żeby te wyniki były wymierne, będę się także starał, aby wszyscy mieli takie same statystyki. Zobaczcie, tutaj niezależnie jaką postać wezmę, to one są ubrane dokładnie w identyczny sposób, bo mam takie same artefakty założone na każdej postaci i dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, która z nich bije mocniej, która bije słabiej, jak to wygląda, więc wszystko będzie tak samo wyglądało. Na początek za chwilę też sobie ubiorę Klausa, może nawet za chwilę, może od razu to zrobię. Nie ma znaczenia co, bo i tak zobaczcie, tu każdy artefakt jest dokładnie taki sam. Także założymy sobie na Mikołaja. Dlaczego? Dlatego, że Mikołaj i kto tam jeszcze? I Gojmir, które są dosyć dobrymi postaciami, będą dla nas taką wykładnią, takim wyznacznikiem. Uderzymy sobie tymi dwoma postaciami i zobaczymy, jak w stosunku do nich biją postacie nowe. Bo to jest dla nas dosyć ważne. Gdzie tu mamy Gojmira? Czy dostałem go? Jest Gojmirek, schował nam się tutaj. To są oczywiście postacie, które bazują na ataku. Więc całkiem miły ruch ze strony deweloperów, za co serdecznie im dziękuję. I cieszę się, że znaleźliśmy takie rozwiązanie, które nie będzie wpływało na zamieszanie w grze, bo jakby no, trochę nieuczciwe by było, gdybym takie postacie dostał do siebie do konta. Ale takie rzeczy się niestety nie dzieją. A ja nie mam farta z legendami za bardzo. Wprawdzie coś tam ostatnio wpadło, ale w porównaniu patrzę, co ludzie mają, to pach nie ma lizną. No ale cóż, tak, ostatnio na 200 chyba losowanych scrolli nie wylosowałem żadnej legendy, więc na platyn 25 tu się muszę pożalić, na 25 platyn też wylosowałem chyba tylko jedną legendę z platyn, cała reszta wpadała mi ze złotych wcześniej, no. Ale sami losujecie, to wiecie. Tu pozdrawiam tych, którzy mają po 4 zarkonów, to jest jakiś, wiesz, jakiś kosmos, chciałbym mieć zarkona. No ale dobra. Wejdźmy sobie na początek tutaj, zaatakujmy sobie przeklęte wrota na piekle i zobaczmy na początek, usuńmy te panny i uderzmy dwoma postaciami typu Raz i Gojmir. Chcemy zobaczyć, jakie one dadzą obrażenia. Ok, walczmy. Tak dla porównania. Przypominam, że tamte będą miały dokładnie, dokładnie takie same statystyki. Dobra, napompujemy sobie maną jednego i drugiego. Zobaczmy. Gojmir, pojedynczy atak na pamperku 12 tysięcy w momencie, kiedy użył krita i 6,5 tysiąca z kritem daje Mikołaj. Jak to wygląda na tym jego mościu ze szczypcami? Zobaczymy. Gojmir 7 tysięcy, skrytem Mikołaj połowę tego, 6 tysięcy. Ok, to jest jakieś mniej więcej dla nas
punkt odniesienia. Czyli 7000 Gojmir, 3000 z hakiem Mikołaj. Teraz omówmy sobie te nowe postacie, które tutaj mamy. W ogóle zobaczmy, jak my tutaj mamy pododawane, jakie mamy statystyki. 3900, czyli około 4000 one mają średnio ataku. Mamy 75% szansy na wejście kryta i 160 crit damage, więc ten crit damage mamy tutaj dosyć wysoki. Zresztą atak też jest wysoki. Co robią te nowe postacie? Po kolei Tikar, zielona postać. Speed Leader Arena. 30% na nałożenie statusu znak zabójcy na turę. Zadaje obrażenia bazujące na ataku jednemu przeciwnikowi i natychmiast detonuje znaki zabójcy. Dodatkowo ACC zwiększone o 40%. Niewrażliwość na status zamrożenie i obniżenie szybkości. Znak zabójcy na jedną turę 5 razy. Co to znaczy w ogóle nałożenie, bo tego też, na tym też się zastanawiałem, że znak zabójcy na jedną turę 5 razy, albo tam któraś, zobaczycie, ma uśpienie 2 razy. To nie znaczy, że ona zada 5 znaków zabójcy. To chodzi o to, że w momencie, kiedy ten znak nie wejdzie, 30% jest szansy na to, to ona spróbuje drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, piąty raz. Więc ta szansa jest dużo większa na wejście tego znaku. O to w tym chodzi. Atak zieloną panną. Czyli Tikar. 5370 obrażeń po nałożeniu znaku zabójcy. Zaatakujmy zieloną, chinką cikulinką. 2868 obrażeń. Czerwona. Asura. Speed Leader czerwonych sojuszników o 20%, więc do czerwonych tipów może się przydać. 100% nałożenie statusu pijawka many na 4 tury. Zadaje obrażenia bazujące na ataku jednemu przeciwnikowi. Dodatkowa umiejętność. Używa tej umiejętności 2 razy, jeśli przeciwnik znajduje się pod wpływem statusu pijawka. Zadaje 50% więcej obrażeń przeciwnikowi, który posiada powyżej 50 many. Ok, czyli jak ktoś jest naładowany maną w ponad połowie, bo 50 to jest połowa, to zadaje o 50% więcej obrażeń. Asura uderzyła, ale uderzyła 2 razy. Czerwona. 1500 i 2 razy uderzyła. Czyli to jest tak, że zobaczcie, że jeżeli, ciekawostka, jeżeli za pierwszym razem wejdzie nam ten status pijawki, to ona wtedy uderza drugi raz, czyli nie musimy uderzać pierwszy raz w momencie, kiedy jest status pijawki. Ona uderza, nakłada status pijawki i jeżeli jej się uda ten status pijawki narzucić, to uderza drugi raz. Spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Tutaj wprawdzie już mamy ten status pijawki, ale to nie szkodzi. Ja chciałbym zobaczyć, jaki ona dostaje da damage w momencie, kiedy wejdzie jej krytyk, bo tutaj krytyki nie weszły przed chwilą. 4000 prawie, czyli 8000. No to już jest takie uderzenie srogie. Nawet bym powiedział, że mocniejsze chyba od Gormira, który tu miał około 7000, 6 albo 7. Coś koło tego, więc no mega, mega mocny zawodnik. Fioletowa Ife. Atak lider. Fioletowi bohaterowie 30% do ataku. Dezintegracja, czyli zadaje obrażenia bazujące na ataku jednemu przeciwnikowi, ignoruje 20% dev, więc sądzę, że ona będzie najmocniej biła ze wszystkich. I dodatkowo zadaje 40% więcej obrażeń przeciwnikowi posiadającemu więcej HP niż ona. Spoko, czyli jest to postać, której trzeba iść w def zdecydowanie, a mniej w HP. Czyli no tu mega dobrze, bo skoro zobaczcie, ignoruje 20% defa i jeszcze walnie 40% więcej przeciwnikowi, który ma więcej HP, to może być srogie pierdyknięcie, tak bym powiedział. Spróbujmy teraz dać fioletową Ife. ...6092 obrażenia. Tak jak powiedziałem, ona będzie najmocniejsza. Ignoruje def. I w momencie, kiedy większe HP to 40. Zobaczmy, jak ja tu mam HP. HP mam
28 tysięcy, no to ten na pewno ma więcej HP, więc to walnięcie może być też srogie. No zobaczmy. Jak fiolet fioleta, oczywiście tu jest kwestia jeszcze koloru pozytywnego czy nie, ale no, tu nam nie wyszło to uderzenie kompletnie. Myślę, że tu 4600, czyli coś pomiędzy Goimirem, a pomiędzy Mikołajem. Czy źle, czy dobrze, ani tak, ani tak. I Annekę niebieska. Słodkich snów. Zadaje obrażenia bazujące na ataku jednemu przeciwnikowi. 100% na nałożenie statusu uśpienie na 4 tury 2 razy. To jest to, co powiedziałem. Jeżeli spróbowaliśmy uśpić raz i przeciwnik ma res na tyle duży, że nas odrzucił, to ona spróbuje ten status narzucić drugi raz. Czyli tak naprawdę no, zrobi dwie próby, jeżeli pierwsza będzie nieudana. I dodatkowo śpi mocno. Zadaje 30% więcej obrażeń przeciwnikowi znajdującemu się pod wpływem statusu uśpienia i niewrażliwa na status uśpienia. I zobaczmy niebieską. ...6792, czyli prawie tak mocna jak Ife. Znowuż słabiutko tutaj. Dawaj, krytyku, dawaj. Mamy tu 75 czy 85. Też 4689, więc te dwie postacie uderzają bardzo podobnie. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj. 4700? Tak. 3600. Trochę ten krytyk, gdyby był 100%, to by mi więcej mówił, ale nieźle. No plus, że ta postać nam tutaj elegancko usypia tego oto smoka rozkroka. Żółta Sanura. Zadaje obrażenia bazujące na ataku wszystkim przeciwnikom. 50% na uciszenie, na nałożenie statusu uciszenie na dwie tury. I to jest mega fajne, bo uciszenie wszystkich przeciwników, ja nie wiem, czy któraś postać miała taką umiejętność, ale ta potrafi uciszyć wszystkich przeciwników, więc myślę, że ona może być przydatna, zwłaszcza dla drużyn, które atakują obszarowo. I dodatkowo res i ACC zwiększone o 30%, jeżeli posiada więcej niż 50% max HP. Zobaczmy bicie obszarowe. Na wszystkich. No, po 8,5 tysiąca, czyli całkiem nieźle. A jak widzicie, tego, którego nie zabiła, to dała mu uciszenie. A tu sprawdźmy sobie jeszcze kolor żółty, dla pewności, jak on mocno uderza. 4530, to jest naprawdę bardzo dobra postać. Ja uważam, że z tych postaci, jeśli chcecie poznać moją opinię, one wszystkie uderzają podobnie, no jedne trochę mocniej, drugie trochę słabiej. Według mnie wybijają się dwie postacie. Pierwszą to jest postać czerwona. Zobaczcie, tutaj jeszcze raz sprawdzimy, jak działa ta pijawka, czy to dobrze o niej mówiłem, w sensie, że smok teraz nie ma pijawki, a powinno walnąć go dwa razy, zobaczcie. Raz i drugi raz, bo za pierwszym razem nałożyło status pijawka, wali drugi raz i narzuca znowu status pijawka. Odnawia 5 many, pijawka odnawia 5 punktów many atakującemu, gdy otrzymuje obrażenia. Mocno to skomplikowane, albo też mocno to skomplikowane nie jest, tak może być mieć zdanie. Natomiast te podwójne uderzenie, to już pomijając ten status pijawka, który jest tam średnio, uważam, pozytywny, może się przyda. To w momencie, zobaczcie, jak tutaj by uderzyło 4 razy, no to jest to całkiem nieźle. Nie powiem, że jest lepiej od Goimira, dlatego że dwa uderzenia są lepsze od Goimira, bo daje to więcej niż Goimir zadał, który jest dosyć mocnym zawodnikiem i też mocno, mocno zrobiony. Natomiast Goimir też potrafi walnąć dwa razy, wtedy walnie dwa razy po 7 tysięcy załóżmy, więc to też jest różnica, że on może zrobić i 14 tysięcy. Ale Goimir ma chyba 30 czy 35% szansy na drugie uderzenie, a tu jeżeli przeciwnik nie ma dużego resa, czyli nie odbije tej naszej pijawki, no to praktycznie za każdym razem uderzymy drugi raz. No i druga bardzo dobra postać to jest właśnie ta żółta, dlatego że tutaj widzę, że już mi zaczyna brakować many. Dlatego że po pierwsze uderza wszystkich, po drugie uderza, zobaczcie, to jest mocne uderzenie, bo uderzyła mocniej od Mikołaja, który to zrobił chyba mniejsze obrażenia, tak mi się tutaj wydaje. A dodatkowo narzuca na wszystkich status
uciszenie. Czym jest uciszenie, przypominam? Uciszenie to jest blokowanie umiejętności specjalnej. Owszem, postać będzie mogła układać klocki, ale nie będzie mogła rzucić umiejętności specjalnej, więc to też się czasami przydaje. To są jedne z lepszych statusów. Uciszenie, blokowanie, no to są mega fajne. Fioletowy, mocne uderzenie, bez jakich specjalnych fajerwerków, ona po prostu mija wszystko, co może minąć. No i niebieska postać, którą też sobie tutaj jeszcze dopstrykamy lekko, raz nią uderzymy. No akurat 1387 nie weszło nam, ale też potrafi mocno uderzyć i przede wszystkim potrafi nałożyć uśpienie. Ja akurat za uśpieniem nie przepadam, ono się na bossach i na smokach nie przydaje kompletnie, dlatego że uciszenie niby jest na 4 tury, tak jak tutaj widać, ale tego zawodnika nie możemy atakować, bo jeżeli go tylko zaatakujemy, to uciszenie zejdzie, to jakby ktoś o tym nie wiedział. Zobaczcie, ja teraz przeatakuję go, no bo muszę, i to uciszenie od razu pach. Czyli mówiąc krótce, świetna jest ta ikonka, obrazuje to. Czyli smok, czy ten przeciwnik śpi, jak go pieprzniesz, to się obudzi. Proste. Moja opinia na temat tych postaci? Uważam, że są to całkiem fajne panny. Całkiem fajne niektóre grafiki, bo strasznie mi się ten trójkąt podoba, który atakuje. Dzięki temu, że są to postacie epickie, a nie legendarne, to będzie je dosyć łatwo będzie je dużo łatwiej zdobyć. Może nie dosyć łatwo, bo z tym dosyć łatwo bym nie przesadzał, bo do teraz mam kilka postaci epickich, na które poluję mimo setek losowań, to nawet blisko nie byłem ich trafienia, więc może nie aż tak, ale na pewno będzie dużo łatwiej trafić, niż będą legendy. Niektóre z nich są warte do robienia. Widzieliście, jak mocno uderzają, widzieliście, jakie mają umiejętności specjalne, więc wedle własnego uznania, wedle tego, co gracie, niektórzy grają obszarowcami, inni uważają, że lepsze są postacie też obszarowe, ale na przykład narzucające statusy na siebie lub na przeciwnika. Jeszcze inni, tak jak ja, mają składy typowo pod snajperów, czyli jakieś Gojmiry, Torbjorny, Sofie i inne tego typu dziwactwa, które po prostu walą pojedynczego przeciwnika, ale za to, jak walną, to z butów wywalają. Więc każdy z Was może ocenić i dzięki temu, mam nadzieję, filmowi będziecie mogli zobaczyć, czy Wam się te postacie opłaca robić, czy nie, bo to jest często dylemat. Często piszecie do mnie na Messengerze, czy warto taką postać zrobić, czy ona jest fajna, czy ona jest niefajna. Będę starał się nakręcać te filmy o nowych postaciach, po to właśnie, żebyście już na samym początku mogli sobie zdecydować, jeżeli będziecie mieli farta i je wylosujecie oczywiście, będziecie mogli sobie zdecydować, którą postać w pierwszej kolejności chcecie robić, a którą sobie zostawiacie na później. To tyle ode mnie w tym filmie. W następnym się pobawimy trochę legendami, bo widzicie, że weszły nowe legendy. Oczywiście tu Freja na przykład i Sven są już od jakiegoś czasu, ale jest Kasia, jest Elani, jest Artur, mega postać. Ja ich jeszcze nawet chyba nie ubrałem, więc nie miałem przyjemności grania, ale niewątpliwie zaraz to zrobię i przetestuję sobie też i myślę, że po kolei będziemy sobie te wszystkie postacie omawiali. Tyle ode mnie. Dajcie mi znać, czy takie filmy chcecie, czy te filmy o postaciach w ogóle są Wam przydatne, czy też nie, bo to tak naprawdę kręcę to dla Was. Jeżeli nie będziecie chcieli tego oglądać, to sobie tę serię odpuścimy, a jeżeli będziecie chcieli, no to będziemy oczywiście robić takich filmów więcej. Dajcie też znać, jeśli możecie, jeśli chcecie oczywiście, informacje, najlepiej na Facebooku naszym albo pod filmem, chociaż tutaj komentarze na YouTube ostatnio czytam trochę rzadziej. Dajcie znać, jakie filmy byście chcieli widzieć, co potrzebujecie robić. Ja wiem, że są wprowadzone jakieś zmiany, bo to już słyszałem, zresztą dużo czytaliśmy też, że idą w tej chwili nowe rajdy, nowe bossy będą, znaczy nowe jakieś zasady. Ja jeszcze nie za bardzo wiem, bo o tym też się dowiaduję głównie z Discorda i o tym, co tam deweloperzy chcą, jakich informacji udzielić. No ale możliwe, że też uda nam się coś wyciągać wcześniej i jeśli by się udało, to będziemy oczywiście Was o tym informowali. Także dzięki serdeczne za wysłuchanie. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia. Trzymajcie się, cześć!